Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w ten piękny środowy poran poranek i zapraszam Was do tego, abyśmy razem wspólnie wsłuchali się w Słowo i e, spróbowali tym Słowem, nad tym Słowem się pochylić, rozważyć. E, prośmy Ducha Świętego, aby to On dawał nam mądrość. E, też starajcie się sami siebie pytać, w jaki sposób to słowo Was dotyka. Nie bójcie się też wyciągać wnioski, bo, tak jak już wspomniałem kiedyś, takim myślę z, też moim zamiarem i takim moim pragnieniem jest to, żebyście też w tym spotkaniu ze Słowem Bożym dochodzili do własnych wniosków, żebyście odszukiwali te momenty, w których Pan Bóg do Was mówi dotyka Waszych serc, Waszych sumień, Waszego życia, tych różnych historii, które są waszym udziałem, po to, żeby tam między wami, między wami a Bogiem, zaiskrzyło, tak, żeby doszło do takiej głębokiej relacji, w której będziemy się wspólnie uczyć, też słuchać tego Słowa Bożego, bo to, bo to nie jest tak, że e, ja wiem wszystko, tak? Ja tylko chcę się dzielić tym, co w jaki sposób mnie to Słowo Boże dotyka. E, i, I chcę wam też pokazać te, te mechanizmy, sposoby. E, nie wiem, czy już wspomniałem, ale zachęcam was do tego, żebyście sięgali do Biblii z komentarzami. Jest taka Biblia w wydaniu Paulistowskim bez edycja Świętego Pawła, gdzie każdy, każdy pasus, każda, każdy rozdział prawda, z, ma swój komentarz jest odniesienie do, do tekstu jest tam Komentarz yy, nie tylko teologiczny, ale też, który odnosi to słowo do naszego życia, tak? do naszej naszej codzienności, jak to słowo rozumieć. Tam też znajdują się różne takie ciekawostki odnośnie tekstu, żeby spróbować też yy, troszeczkę dotknąć tego kręgu kulturowego, gdzie, w którym po powstawała yy, Biblia. <laughs> w ten sposób łatwiej jest nam to słowo yy, zrozumieć tutaj, po to, żeby stąd yy, też yy, Pan Bóg też rozszerzał nasze serce, tak? czyli nie tylko nasza wiedza jako wiedza, ale też wiedza, która jest wiedzą serca, czyli doświadczeniem tak? Boga. No dobrze, to tak w ramach wstępu, a teraz zapraszam Was, abyśmy wsłuch wsłuchali się w Słowo Boże. Dzisiaj kontynuujemy czytanie Ewangelii Świętego Jana, rozdział 17. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem Syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo. A świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo twoje jest prawdą. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie. Aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto słowo pańskie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus uświadamia swoim uczniom tę prawdę, że należą do Boga. Że w momencie, kiedy podjęli tę decyzję, aby iść za Jezusem, aby na Jezusie zbudować swoje życie, aby z nim zbudować swoją relację, to tak naprawdę coraz mniej ich wiąże z tym światem, a coraz bardziej jakby wiążą się z Ojcem i te więzy stają się coraz silniejsze, coraz mocniejsze. Dzisiaj Jezus przed nami odsłania jeden taki stan, który jest Jemu bliski, ale którym też my sami możemy się odnaleźć, a w którym na pewno odnajdują się też Jego uczniowie: Mianowicie, czasem może nam się wydawać, że jesteśmy zupełnie sami. Jezus też jakby doświadczał tej samotności, niezrozumienia. I często też w tej samotności uciekał się do Ojca. Zresztą On też wczoraj mówił o tym, że, że, że On nie jest sam, tak? bo je, Ojciec jest z Nim i, i On w tej samotności jakby odnajdywał też spokój i pokój, bo miał tą głęboką relację z Bogiem. Tak? I On tego nas uczy, że czasem może nam się wydawać, że jesteśmy zupełnie sami, i że ta samotność staje się dla nas ciężarem, że musimy się z tą samotnością zmagać. Tymczasem, właśnie Jezus mówi, nie jesteś sam. Ja jestem razem z Tobą. Ja Ci towarzyszę w tej drodze życia. Ja też nieustannie Ciebie wspieram. Ja nieustannie też wstawiam się za Tobą u Ojca. A więc, można by powiedzieć, że my w tej naszej codzienności, w tym codziennym kroczeniu przez życie, jesteśmy wspierani przez całe Niebo bo robi to e, sam Chrystus. On chce, żebyśmy byli jedno z Nim, ale też uwaga, abyśmy byli w jedności między sobą. E, I c, dowodem na to, że nie jesteśmy w tym życiu sami, że e, on chce, żebyśmy też odczuwali czy żebyśmy budowali jedność między sobą, e, żebyśmy tworzyli ten kościół, e, to jest cena, jaką Jezus za to zapłacił. A tą ceną jest Męka i śmierć na krzyżu. Jezus oddaje życie, cierpi, zostaje odrzucony, zabity, zamordowany, tak, po to, żeby wziąć na siebie konsekwencje, czy w ogóle grzech i konsekwencje tego grzechu, czyli śmierć, przekleństwo, oddzielenie od Boga. To tak naprawdę w, w tym momencie my zostajemy z Ojcem zjednoczeni, tak. I co jest bardzo ważne, Ważne jest to, żebyśmy byli, żebyśmy byli świadomi tego, że w tej naszej codzienności Chrystus nas chroni przed złem. Że jeżeli z nim żyjemy w jedności, jeżeli z nim żyjemy w przyjaźni, to on nas jakby nieustannie chroni przed y, tym złem, które może nas zniszczyć, może nas zabić. Oczywiście człowiek ma wolną wolę, tak? I człowiek w swojej wolności może się oddzielić od Boga. Może wejść w zło, może oddać złu e, swoje życie na nowo, tak? E, żeby, czy oddać swoje życie grzechowi na nowo, poddać się w niewolę grzechu. E, ale Jezus cały czas przypomina: Ja przyszedłem po to, żeby dać ci wolność. Ja przyszedłem po to, żeby cię wyzwolić z wszelkiego zła, aby cię zaprosić do wspólnoty ze sobą, po to, żebyś nigdy nie doświadczał takiej głębokiej. W tej głębi swojego serca, samotności, żebyś był w jedności z braćmi i ze mną. Nawet jeżeli być może będą się zdarzać takie sytuacje, że będziesz w życiu odczuwać samotność, prawda? Ale zostaliśmy wykupieni czymś bardzo cennym krwią samego naszego Pana i Zbawiciela. I chociaż żyjemy na tym świecie, chociaż chodzimy jeszcze na tym świecie, to tak naprawdę że do żółtego świata nie należymy. I myślę, że to jest taka fundamentalna prawda, którą myślę, że trzeba by odkrywać każdego dnia. I zapraszam Cię dzisiaj do tego, abyś e, spojrzał czy spojrzała na swoje życie I na te momenty, w których być może gdzieś doszło do jakiegoś zwątpienia, doszło do takiej sytuacji, gdzie e, za, za, były postawione takie dosyć mocne znaki pytania dotyczące wiary. I pytanie, co z tym zrobiłeś? Tak, czy co z tym zrobiłaś? Jak zostało to wykorzystane? I dziękuję dzisiaj też Bogu z całego serca za to, że on walczy za ciebie, czy też o ciebie. Że nie jest obojętny na to, czego doświadczasz, ale on nieustannie wychodzi na drogi twojego życia, żeby cię chronić przed złem. I myślę, że to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam pięknego i wspaniałego dnia. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro.